szybko zleciał ten rok. Jeszcze przed Oregonem były igrzyska rok wcześniej, więc intensywne są te lata. Samo doświadczenie z Eugene na pewno dużo mi dało, ale myślę, że cały sezon był w tak różnych, różne były przypadki, różne sytuacje, że nie tylko ten jeden start w Oregonie mnie dał mi to doświadczenie, ale też te wszystkie starty po kolei. Moje nazwisko jest dość znane, nawet jeśli nie potrafią go wymówić, to już wiedzą, kim jest Pia. Faktycznie, no jakby chciałabym być co najmniej tą najlepszą w Europie. Co prawda to są Mistrzostwa Świata, więc liczę na więcej. Ale już dziewczyny mnie na pewno kojarzą, już mam kontakt z dziewczynami z Ameryki, no z całej Europy, no ze świata, ale no, ze wszystkimi się nie da utrzymać też kontaktu. Myślę, że miałam parę bardzo dobrych biegów w tym sezonie, że przestraszyłam dziewczyny. Dostawałam takie komentarze, o widzę, że coś dobrego się szykuje. Więc na pewno mnie nie będą lekceważyć, może się czegoś nie spodziewają, bo przyjechałam w formie. Prawdopodobnie jak prawie każdy, ale no, coś tam mnie postraszę. Nie ma lepszego miejsca, niż żeby to pokazać tutaj. Ja wiem, że jestem na rekordy życiowe, ja wiem, co pokazywały mocne treningi, moje życiówki, więc teraz wszystko we mnie i w moich nogach, żeby to pokazać. Mówię to otwarcie, że na tyle jest, znaczy na tyle, no nie powiedziałam na ile, ale że jestem na lepiej, jestem na życiówki. No i otwarcie to mówię, no ja zrobię wszystko, żeby to zrobić i chcę to zrobić, chcę to udowodnić sobie i nie tylko sobie. No, po prostu jak się czuję pewnie, czuję się na co jestem gotowa, no to mogę się tego spodziewać, ale tak jak w każdej konkurencji, naszej konkurencji podkarskiej, no wszystko się może zdarzyć. Nie wiemy, jak bardzo przygotowane są rywalki, więc faktycznie trzeba się skupić tylko na sobie, swoim torze i wtedy powinno być dobrze.